Siemanko, ja jestem Dexy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zobaczymy, ile kosztują wszystkie skiny w Brawl Stars. Pamiętajcie oczywiście, aby przed obejrzeniem tego filmu stawić łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, to bardzo bym Was prosił o zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ lecimy do końca roku po 150 tysięcy subskrypcji. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego materiału. Film ten będzie wyglądał w taki sposób, że będę wymieniał skiny oraz ich cenę i gdzieś na ekranie będzie Wam się podliczała suma gemów, które musimy wydać na te właśnie skiny. No i na końcu podsumowuję, ile kosztowałoby pieniędzy kupienie tych wszystkich skinów. I również chciałem Wam powiedzieć, że skórki za Star Points nie będą uwzględniane w tym rankingu. I co? Ja już się przedłużam i zapraszam. Bandit Shelly, 30 klejnotów. Wiedźma Shelly, 150 klejnotów. Panda Nita, 30 klejnotów. Red Nose Nita, to specjalna świąteczna skórka, która trafiła do sprzedaży w Boże Narodzenie 2018 roku za 109 klejnotów. Shiba Nita, 150 klejnotów. Rockstar Colt, 30 klejnotów. Royal Agent Colt, 150 klejnotów. Viking Bull, 80 klejnotów. Touchdown Bull, 80 klejnotów. Letnia Jessie, 80 klejnotów. Dragon Knight Jessie, 150 klejnotów. Beach Brock, 80 klejnotów. Boombox Brock, również 80 klejnotów. Lion Dance Brock, 150 klejnotów. Hot Rod Brock, 150 klejnotów. Santa Mike, 59 klejnotów. Pikantny Dynamike, 150 klejnotów. Mecha Mike, 300 klejnotów. Mechabo, 300 klejnotów. Serenade Poco, 150 klejnotów. El Rey Primo, 80 klejnotów. El Rey Primo, 150 klejnotów. Złoty Barley, 30 klejnotów. Klonowy Barley, 80 klejnotów. Ten skin, który widzicie na ekranie, nie wiem jak się nazywa, 150 klejnotów. Załadowany Rico, 150 klejnotów. Popcorn Rico, również 150 klejnotów. Ten Darryl, który widzicie na ekranie, 80 klejnotów. Mały pomocnik Penny, 59 klejnotów. Bunny Penny, również 59 klejnotów. Czaszka Piper, 80 klejnotów. Frank Jaskiniowiec, 80 klejnotów. DJ Frank, również 80 klejnotów. Rock Billy Mortis, 150 klejnotów. Nightwitch Mortis, również 150 klejnotów. Sakura Spike, 80 klejnotów. Robo Spike, 150 klejnotów. Biały Kruk, 80 klejnotów. Phoenix Crow, 300 klejnotów. Mecha Crow, 300 klejnotów. Pirat Drogowy Karl, 80 klejnotów. Hog Rider Karl, 80 klejnotów. Śpiąca Sandy, 30 klejnotów. 8-bit Classic, 30 klejnotów. Wilkołak Leon, 150 klejnotów. Shark Leon, 80 klejnotów. Piracki Jean, 80 klejnotów. Mam nadzieję, że podczas wymieniania wszystkich skinów nie popełniłem żadnego błędu. Jeśli był jakiś błąd, to dajcie znać o tym w komentarzach, a ja po prostu przypnę Wam serduszko. Podsumowując, na wszystkie skiny musimy wydać aż 5426 klejnotów. Pewnie zapytacie się, ile złotych kosztuje 5426 gemów. A więc jeśli chcielibyśmy kupić wszystkie skiny w grze, oczywiście najkorzystniej to obliczyłem, musielibyśmy kupić ten pakiet i jeszcze dwa te pakiety, które widzicie na ekranie. Łącznie kosztowałoby to aż 1342 złote i 95 groszy. No i wtedy otrzymalibyśmy za te pakiety aż 5480 gemów. Jeśli byśmy za te gemy kupili nasze wszystkie skiny, to zostałoby nam jeszcze 54 klejnoty do wydania. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście w stanie wydać 1342 złote na jakąkolwiek grę. Ja osobiście nigdy bym tylu pieniędzy nie przeznaczył na grę. Także no, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, bo ja montowałem go jakieś, szczerze powiedziawszy, tak z 6 godzin.
ponieważ bardzo dużo zajęło mi pobieranie i wklejanie tych wszystkich obrazków i obliczanie sumy klejnotów, którą widzieliście w lewym dolnym rogu ekranu. I co, doceńcie to łapką w górę, a ja się z Wami żegnam. Do następnego materiału i cześć! Pa!